głowy nogami. Kto będzie wykonawcą rzutu karnego? Bierze piłkę Andrzej Juskowiak. On ustawia w odległości 11 metrów od bramki Stelei. Bierze spory rozbieg. Przechodzi jeszcze przed Juskowiakiem Hadzi, który coś tam podpowiada bramkarzowi rumuńskiemu. Juskowiak! Gol! 1-0 prowadzimy w Bukareszcie! Sam poszkodowany znakomicie wykonał rzut karny. Prowadzimy na stadionie w Bukareszcie 1-0. 11 bramka Andrzeja Juskowiaka w historii swoich występów w drużynie narodowej. A, przesadzam. Dopiero trzecia bramka, 11 występ. Ale to mniej istotne. Ważne, że biało-czerwoni prowadzą z Rumunią 1-0. Najpierw doskonałe podanie Koseckiego do Juskowiaka. Juskowiak szarży na bramkę rumuńską. Faul Stelei i Kurt Rottlisberger pokazuje na 11. Marzyliśmy o remisie. Teraz jesteśmy bliscy wygranej. Do zakończenia pierwszej części spotkania pozostało niewiele czasu. Dumitres Hadzi. Czereszewski chwyta go rękoma. Hadzi minął go na pełnej szybkości. Rumuni zdenerwowani, coraz częściej pomagają sobie rękoma, popychają polskich zawodników. No, mógł dostać żółtą kartkę od Szwajcara nasz reprezentant za ten faul. Odległość od bramki około 30 metrów. Znowu Hadzi ustawia sobie piłkę. On jest mistrzem w wykonywaniu rzutów wolnych. Głaszcze tę piłkę, starannie ustawia. Obok Hadziego Lakatus zrezygnował, liczny mur polskich zawodników. Hadzi i Wandzik wyczuł intencję strzelca, dobrze się ustawił, pewnie chwycił piłkę. Przypominam, Polska dotychczas w swoich występach przegrała z Izraelem, wygrała tylko 1-0 z Azerbejdżanem i z Francją 0-0. Mamy 4 punkty. Rumuni są liderami. W 4 meczach 8 punktów. Kontra polskiego zespołu. Belodedic. Znowu dobre przyjęcie polskiego zespołu. Zagranie do partnera, do Koseckiego, ale niedokładnej. Kontratak Rumunów. Lakatus. Hadzi. Raduczoju. Krótko cieszyliśmy się powodzeniem. Krótko cieszyliśmy się przewagą jednej bramki. Dynamiczna akcja Hadziego, zagranie do Raduczoju. I Raduczoju bardzo precyzyjnie posyła piłkę w długi ruch. I w ten oto sposób rezultat meczu remisowy 1-1. Hadzi, Raduczoju, niepilnowany. Zgubił Raduczoju Wałdocha i po 45 minutach spotkania mamy remis 1-1. Wydawało się, że Wandzik sięgnie piłki, ale Raduczoju strzelił technicznie. To jest jeden z najlepszych napastników. Giorgę Popecku, 27-letni piłkarz, który gra w Anglii, w Tottenhamie. Dwukrotny uczestnik finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hadzi, rzut rożny. Króciutko do Dumitrescu, ten z powietrza, na pole karne. Tam jest Wandzik. I proszę Państwa, dramat polskiego bramkarza.
Grał tak znakomicie w pierwszej połowie, teraz popełni błąd. Dumitrescu znakomicie, tu główka Prodana i piłka wpada do polskiej bramki. W tej chwili Rumunia prowadzi 2-1. Jeszcze raz ta sytuacja. Wydawało się, że wysoki Wadzik bez problemu sięgnie piłki. Tymczasem wypadła mu ona z rąk. Był atakowany przez rumuńskiego zawodnika. Błąd Józefa Wandzika. Jeszcze raz rzut rożny Hadzi do Dumitrescu. Ten prawą nogą od razu na środek pola karnego.